Cześć, witajcie moi koni, witam o 6.00 w dzień zwany środą. Środa, środek tygodnia. Mam nadzieję, że już z górki macie. Jestem bardzo, ale to bardzo niewyspany. Tak szczerze mówiąc, więc aha. W sumie to zdrzemnąłem się, wiecie. Myślę sobie, o mój Boże, trzeba odcinek na szóstą przygotować. Mówię sobie, o kurde. Rzeczywiście. No i teraz mam do was zadanie. Do was zadanie nie, mam do siebie zadanie, ale od was zadanie. Mam popłynąć do kochanej, ale to kochanej wyspy organicznej, gdzie, jak z tego co mówiliście, da się wpłynąć. Tam po środku jest jakieś jeziorko czy coś. Więc podobno nam się da wpłynąć bez Terramorfera, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Okej, I get it. Idę to zrobić. Tak, były screeny. Nie wiem, czy ufać. Kaspi to taki trolek jest, to trudno powiedzieć, czy mu ufać. Ale jest zadanie do zrobienia, więc nie poddajemy się, robimy to. Lecimy tutaj i będzie dobrze. Chyba. Znaczy, nie wiem, czy Cycylop wytrzyma. Jak coś, to będziemy musieli wymyśleć. Znaczy zrobić Cycylopa 2, bo ten może się na przykład zepsuć. Albo, no nie wiem, może się zepsuć, to mało powiedziane, może się naprawdę skończyć. Trudno powiedzieć, ale myślę, że będzie dobrze, chyba. Na pewno, co najważniejsze, zamierzam to zrobić... No dzisiaj, no ale nie wiem, czy to wyjdzie dzisiaj. Zobaczymy, na pewno coś tam potenteguje tutaj, potenteguje na pewno. Wyspa wciąż się nie pojawia. Chyba już powinna powoli się pojawiać, chociaż może nie, w sumie. Trudno mi powiedzieć. O, coś tu jest. I tak, na starcie wypadałoby ogarnąć, gdzie ta dziura w końcu jest. Czy ona w ogóle jest, czy ona istnieje, gdzie ona istnieje. Oczywiście moje informacje są tak bardzo zaawansowane, że cholera wie, czy one są, czy nie są. Tym pod wodą widać właśnie więcej niż nad wodą. No coś tu jest, nie? Już się pojawia. Tylko tak, jak tam wpłynąć? Heh, to będzie dobre. Tak się zastanawiam trochę w sumie, jak to zrobić. No dziś w środku jest jakieś tam coś, nie wiem co do końca, ale coś tam się ogarnie. Jest i wyspa, byłem tutaj już chyba, nie? No byłem, tylko że ona się po prostu z daleka taka brzydka jest, że szkoda gadać. No, nam się tam doczytuje powoli. O. Dobra. Widzimy, że to są jakieś przedmioty z daleka postawione. To jest też chyba lewiatan tak w ogóle, by the way, tam gdzieś na dole. Chociaż może nie, w sumie nie wiem. No pomyślimy nad tym, co to ogarnąć. Na pewno na dzisiaj muszę ogarnąć, gdzie to dokładnie jest, jak to tam działa, gdzie muszę tam spłynąć i tego typu informacje. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. A tylko gdzie to jest w ogóle? Ha. Różowe kwiaty? No nie chcę tego zbierać za bardzo. Fajna sprawa w sumie. To jest gdzieś na pewno w środku, więc aha. Tutaj nie, tędy nie. O mój Boże. Mam problem, że nawet ogarnąć jak wejść do góry, a tutaj więcej. Okej, to jest na dobre wejście, bo. Środa dniem eksploracji, jakby to powiedzieć. Co to jest? A nie, no to jest korzeń grzybka. A i chodziło o to? To miejsce tutaj? No to jest możliwe, że to chodziło o ten punkt właśnie. Tylko, no jest to małe, no trzeba przyznać, że to jest dosyć, no dosyć małe. No szczerze mówiąc, to ja mogę zdewastować tutaj nieźle naszego Cycylopa. Tylko, że jest to, że nie mam pojęcia, jak to bardziej tak, wiecie, rozłożyć w miejscu. Wiedzieć, gdzie to jest, pod wodą w sensie. To tak.
od B. No dobra, jakoś tutaj rozplanujemy to. No kurde, ale ładne miejscówka. Mieliście rację, że tutaj można ogarnąć domek, jaki sobie jest fajny. Okej. No tu będą jaja, nie? No tu będą wielkie jaja. Jak berety. Cholera. No dobra, ale postaram się. Postaram się, żeby nie było siary. Bo ostatnio naprawdę dużo pokazałem, że jestem słabym kierowcą. Ja muszę teraz udowodnić, że jestem dobrym kierowcą. Taki jest plan ogólnie, ale jak to wyjdzie, wyjdzie pewnie krdek zawsze. Od razu jak to oglądacie, napiszcie mi kolejne zadania do zrobienia, jakie tam macie według mnie. Pisaliście o budowaniu baz, nie wiem co do tego podejść, może jeszcze inne rzeczy macie jakieś to propozycje do tego. To oczywiście piszcie śmiało. Nadchodzi noc, zajebiście. To na pewno ułatwi poruszanie się w nocy pod wodą. Nice. Cieszę się, że gra mi pomaga w zrobieniu tego. Jak już się boję, kurde, będą jaja. Mam takie jaja. Dobra. To ja tutaj sobie odsunę, tam wycofam sobie spokojnie. Ja pierdzielę. No ale to powinno być proste w miarę takie, no wiecie, no takie, no nie, niezbyt trudne. O kurde, a jednak może będzie trudne. No wszędzie skały, tu nic nie widać. Jasnej, ciasnej, tu jest tak ciemno. No to gówno widać. No przez to, że jest noc, ja pieprzę, no kurwa, że musiałem akurat noc się zacząć robić. Ja pieprzę, ale to jest unlucky. No, no, no chuja widzę, no. No perfidnie, nawet chuja nie widzę. No nawet białego. Nic. Tak. Tutaj coś jest. Skały. Skały są wszędzie ogólnie. No tak trochę bym powiedział, nawet jest YOLO. No nie wiem, czy ja w dobrą stronę płynę. Okej. I dogarnąć, czy ja w dobrą stronę płynę. Tu jest Simov i on ogólnie, teraz powinienem skręcić bardziej w lewo. Ale w lewo dokładnie jak? Prosto w lewo płynąc, co ja znajdę? Trochę gówno znajdę w sumie. Albo nie, kłamałem. Coś znajdę, ale czy to jest to miejsce? Nie no chuja, to nie jest to miejsce nawet. Ja pierdzielę, jaka komedia. Okej, czyli tak, w lewo całkowicie nie. Nie. Może bardziej do przodu, co? Tak gdzieś 400... coś ten deseń bardziej, co? To jest ten cyklop i... wiecie, czaić się nie potrafię go znaleźć z powrotem. Tu coś jest, ale to jest zbyt duże, więc to jest już poza wyspą. Czy bardziej gdzie to może być? Bardziej w głąb? No tutaj coś jest, ale co to jest? To jest ten przeskok między wyspami, tak? To jest znowu to samo miejsce, nie tutaj. Dobra, to jest perfidnie nie tutaj. Może gdzieś w tym kierunku. Okej, I'm fine. Czyli jest, dobra, jest to miejsce. Okej. Tak, w sumie muszę... bardzo w lewo.
No. Tak w skrócie, tak w chuj w lewo nawet w sumie. Oczywiście, jakby było jasno, to bym widział ogólnie mniej więcej, gdzie jestem, nie? Ale tak to nie widzę. Okej, to nie problem. No tak mniej więcej w tą stronę. To jest chyba tutaj ogólnie. Nade mną zaraz. Co, o to chodziło ogólnie, czy... Jest jakiś nadludzkim człowiekiem, czy co? Aha, chyba coś zarypałem ogólnie. Okej. Okay. Co się... Coś tu się definitywnie spierdoliło. Dlaczego ja latam? Czekaj... Aha. Ten nailed it, czy nie nailed it? Nie wiem, czemu powiedzieć. Chyba, że to nie ta dziura, którą miałem wjechać, nie? No. Ja bym zaliczył, nie? Ja bym zaliczył. O kurwa. Uważaj, bo mnie zapierdolisz. Ej, coś go gryzie, czy co? Co mi się odjebało? Czy on się psuje tak uderzając? Miota nim jak szatan, bym sobie trochę powiedział nawet. Dobra, ja straciłem właśnie cyklopa na rzecz tego, żeby tutaj wpłynąć. Okej. Dobra, żyję. Pomałem. Okej. Wszystko się wyrównuje w miarę. Dobra, jest, działa. Uff. Trochę się cykałem, wiecie? Przez chwilę byłem stykany, a tak tylko momentalnie, nie? Tak, no. Chwilunie. Nie, żebym się naprawdę mocno bał, bo się nie mocno się nie bałem. Jestem męski, nie boję się. Okej, zróbmy sobie rybki i zjedzmy to. I teraz mi powiedzcie, czy o to chodziło, czy ja coś takiego, nie wiem. Czy ja poszedłem na jakąś łatwiznę, czy to nie ta dziura, czy coś, no bo to miało być trudne, nie? Ogólnie łatwo poszło. Wiadomo, że tak nie do końca dobrze, nie? Zdawało mi się, że na tym screenie tak dosyć lepiej to wyglądało. A nie wiem dlaczego to bardzo. Nie wiem, czy to może to nie ta dziura, ale to wygląda identycznie, nie? Czyli identycznie, screen był tak, screen był w ten sposób, jakoś tak mniej więcej, tak, o. Tak był tak w ten sposób bardziej pokazany i nie było widać dokładnie co jest wokół, więc... no nie wiem, czy to jest ta dziura, czy nie ta dziura. Nie wiem, ja bym powiedział, że no da się, nie? Ja bym potwierdził. Tak niewiele się stało, nie? Ogólnie tak, no. Nie wiem, czy jakiś talent, czy po prostu jest takie łatwe, czy nie wiem. To czuję się taki zmieszany trochę, wiecie? Skonfudowany bym powiedział nawet. Jeżeli w ogóle to słowo ma sens teraz. O tej godzinie do końca nie wiem. Kurde, proszę mnie gryźć. O, podłoga ładnie, trzyma. No tak, no dobra. Czyli tutaj miałem ten teren cały. To nie wiem, gdzie tu jeszcze może być. Może jakaś inna dziura. Kurde, no nie mam pojęcia, wiecie? Może o inną chodziło. Teraz się tak zastanawiam w sumie. No bo ta była naprawdę łatwa. To nie było tak, że ja się coś tak spiąłem i mi się udało, tylko to było takie w stylu. Okej, zrób to gościu, to jest taka łatwizna, że to głowa ma. Pomarańczowy grzyb, ciekawe czy to jest potrzebne czegokolwiek. Pewnie na razie nie. Nie wiem, czy w tą stronę idę. Chyba nie, tutaj gdzieś był właśnie ten całe szczątki. Jakiejś bazy takiej naziemnej, więc warto byłoby to zobaczyć sobie w sumie. W tym kierunku? Nie, chyba nie.
Okej, to jest to zejście, to nie tego szukałem w ogóle. Tutaj coś było. A, może tutaj nawet w sumie. Aha, tu jest to przejście? Tak, to by miało sens, ale czy na pewno? Nie wiem w sumie. Tu miałem wpłynąć. Nie, tu jest połączone z tym. No to nie, no tutaj ta łatwizna byłoby wpłynąć. A nie wiem, nie wiem, wiecie, to tutaj coś mi tu śmierdzi. Jakoś nie wiem, jakoś tak, znając was, to myślałem, że to będzie hardkorowe. Myślałem, że mnie wkopiecie w takie gówno, że będę przez 3 odcinki to próbował zrobić, a i tak na końcu okaże się tylko cyklopat zniszczy. A tutaj takie, a smyku, myku, śmiku, myku i działa. Serio. Zdziwiłem się. Może nieco straszni jesteście. Oh man. Gdzie ja idę w ogóle? Gdzie ja idę? No gdzieś tu perfi nie było to coś, ale nie potrafię znaleźć. Tu raz byłem, ale nie potrafię znaleźć. O! Holy moly, jestem. Mogę to pozbierać? Podnieś melon. Donica. Small melon. Z tymi melonami mam je podnosić, czy nie? Z melonów można zrobić jakieś... Fajne są melony ogólnie, ja bym to zrobił sobie taką farmę melonów najlepiej jeszcze raz. Czy gdzieś u siebie w sensie. Można robić w ogóle ten... farmę melonową, czy nie bardzo? Też z chęcią bym zszedł na dół, gdzieś tam ogarnął sobie z tej bazie tutaj, ale chyba nic takiego nie ma. O. No dobra. No tak, do dzisiejszy challenge skończony. Dało się zrobić to chyba. Jeżeli coś źle zrobiłem, no to napiszcie, nie wiem co chodziło w ogóle. Bez Terra Morfera podobno miało się nie udać, a ja tak mi się tak strasznie łatwo udało i tak myślę. Kurwa, co? No nie wiem, no ale coś to piszcie, że coś spieprzyłem. To będzie wszystko chyba. Tak, to dzisiaj będzie wszystko. Życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, no i komentarze. Pamiętajcie, komentarze są bardzo ważne. Fajnie, że się udało, ale nie wiem, czuję, że coś źle zrobiłem. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam już jutro o 6.00. Siemanko, cześć.